Pokój dobry, kochani. Dziś jest piątek, 8 września. Dziś są urodziny Maryi, to znaczy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. W pierwszej części dzisiejszej Ewangelii jest rodowód Pana Jezusa. I powiem Wam szczerze, że kiedy ta Ewangelia przypada, żeby czytać ją w czasie liturgii, to nie pałam wielką radością. Z ręką na sercu, szczerze mówiąc, mówię, że no, to jest jedna z najtrudniejszych Ewangelii, bo trzeba czytać: ten był synem tamtego, a tamten był synem owego. I tyle. Natomiast porządny Żyd, kiedy zobaczył to zestawienie, 3 razy po 14 pokoleń, wow, dla niego to był szok. Kiedy zobaczył, że tak, Jezus jest tym, za kogo się podawał, jest Mesjaszem, jest Zbawicielem świata. I Maryja właśnie jest umiejscowiona w centrum tych wydarzeń. Maryja jest tam obecna, wtedy, kiedy przychodził na świat Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. Maryja od samego początku była przygotowywana do tego, aby mogła odpowiedzieć Panu Bogu tak. Oczywiście mogła powiedzieć nie, ale w swojej otwartości na działanie Ducha Świętego, w swojej otwartości na plan Boży, nie na swój pomysł na życie, ale na plan Boży, wiedziała, że wygra, jeśli tylko podporządkuje się Panu, który jest reżyserem, który jest kompozytorem całego jej pięknego życia. Kochani, Maryja zaprasza nas dzisiaj na swoje urodziny. Ale jak to zazwyczaj bywa, no na urodziny nie wypada przyjść z pustymi rękoma. Więc z czego Maryja by się tak najbardziej ucieszyła? Z pięknej korony ze złota? Czy może z jakiegoś kolejnego tytułu, którym byśmy pięknie Maryję nazwali? Myślę, że nie. Myślę, że Maryja najbardziej cieszyłaby się, gdyby jej Syn był uwielbiony. A więc Maryja nas zaprasza do uwielbienia Jezusa Chrystusa, jej Syna. Jeżeli chcemy tak naprawdę rozradować Maryję, to wysłuchajmy tego, co Jezus do nas mówi. Ona zawsze słuchała z zapartym tchem. Ona kochała swojego Syna i była z Nim wszędzie. Była wtedy, kiedy się począł w jej łonie, wtedy, kiedy się rodził, wtedy, kiedy nauczał, wtedy, kiedy był pod krzyżem, kiedy go wszyscy opuścili, ona tam była, a wcześniej również towarzyszyła mu, kiedy niósł swój krzyż. Kochani, Maryja chciałaby dzisiaj na urodziny od Ciebie co najmniej 2 dobre uczynki, ale takie uczynki, które wypływają ze Słowa Bożego, to znaczy, gdy Jezus do czegoś zachęca i to spełnimy, to tak jakbyśmy budowali na skalę, na Jezusie Chrystusie. Więc zróbmy to. Taki prezent dla Maryi na jej urodziny. Chciałbym zaproponować teraz, abyśmy pomodlili się słowami, które wzbudziły w sercu Maryi ogromną radość i które sprawiły, że w jej sercu, pod jej sercem zaczął rodzić się Zbawiciel świata. Odmówmy razem modlitwę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże.